Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Słuchajcie, chyba jest niedziela dzisiaj i mamy newsy. Newsy od 15 do 31 lipca, tak mi się mniej więcej wydaje. Parę fajnych rzeczy jest. Pac-Man 7 się pojawia, będziemy mieli zmiany w Fedorze 42. Nvidia i Secure Boot w końcu będą działać poprawnie, podobno. Do kompletu przyjrzymy się finansom Canonicala. Ten niemiecki fundusz Sovereign, coś tam Tech Fund, postanowił dawać dodatkowe pieniądze dla open source'a do kompletu. I wiele, wiele tam innych newsów, już nie wiem ile tego jest w sumie, szczerze mówiąc się trochę pogubiłem. Sami zobaczycie, playlista jest pod spodem, możecie sobie wyklikać dany fragment. Gorąco zapraszam na film, mam nadzieję, że taki materiał znowu Wam się spodoba. Jak coś, komentarze, łapki, subskrypcja, wspomaganie bardzo mile jest widziane. Przepięknie dziękuję, trzymajcie się i miłego oglądania. Witam w kolejnym podsumowaniu połowy miesiąca, tym razem od 15 do 31 lipca 2024. Newsów zebrało się sporo w różnych kategoriach, więc myślę wielu znajdzie coś interesującego dla siebie. Standardowo newsy posortowane są od najstarszego do najnowszego. Na początek ciekawostka dla posiadaczy kart graficznych firmy Nvidia, a dotyczy ona dystrybucji Fedora. Praktycznie od zawsze Fedora była kojarzona jako system z głównie otwartym, wolnym oprogramowaniem i należało ręcznie dodawać zastrzeżony firmware czy sterowniki do niej. Od wersji bodajże 37, wersji standardowej, czyli z pulpitem GNOME Workstation tak zwanej, przy pierwszej konfiguracji pulpitu pojawia się możliwość dodania zewnętrznego repozytorium RPM Fusion z zastrzeżonymi pakietami, aby ułatwić szerszemu gronu użytkowników dostęp do sterowników dla ich sprzętu. 16 lipca pojawia się informacja, iż FESCO, czyli komitet sterujący Fedory i zatwierdzający zmiany, wyraził zgodę, aby ułatwić instalację zastrzeżonego sterownika GPU zielonych wraz z włączoną funkcją Secure Boot UEFI w Waszym komputerze. Będzie to prawdopodobnie zrealizowane poprzez dodatkowe okno informacyjne, co i jak należy wykonać, aby instalacja sterownika przebiegła pomyślnie. Zastrzeżony sterownik to nie tylko lepsza wydajność w podstawowych pracach na pulpicie systemu, ale przede wszystkim możliwość użycia zaawansowanych technologii GPU Nvidia, jak wspomaganie kodowania i dekodowania filmów, obsługa rdzeni CUDA, OpenCL, ML, RTX oraz wielu, wielu innych, które są wykorzystywane w bardziej zaawansowanych pracach, natomiast NUVO nie ma takiej możliwości, po prostu NUVO takich rzeczy nie obsługuje. Cytat z opinii FESCO. Chociaż nikt nie jest tym zachwycony, konsensus wśród tych, którzy głosują za, jest taki, że czekanie tylko pogorszy sprawę, ponieważ będziemy w tyle za innymi dystrybucjami, a szansa na przekonanie Nvidii do naszych słów jest bardzo, bardzo niewielka. Moim zdaniem pora wyjść spod kamienia, panowie, panie z Fedory, no i po prostu rezygnując z najpopularniejszych kart graficznych, zrezygnując z ich obsługi, będziecie się cofać, a nie iść do przodu i bardzo dobra decyzja, że z Secure Boot będzie można Nvidia normalnie teraz używać. Dalej trzymam się newsów o Nvidia, to dlatego, iż sama firma właśnie zaczęła w cudzysłowie promować swoje otwarte moduły jądra Linuxa. Cytując część artykułu z portalu Foronix, na blogu technicznym Nvidia Developer pojawił się wpis zatytułowany Nvidia przechodzi w pełni na moduły jądra GPU z otwartym kodem źródłowym, w którym przedstawiono argumenty za modułami jądra GPU z otwartym kodem. Od czasu pierwotnego ujawnienia dodano dodatkowe funkcje, takie jak HMM i dotyczące poufnych obliczeń i wiele, wiele innych. W przypadku Nvidia Blackwell i Grace Hopper obsługiwane są tylko moduły GPU z otwartym kodem źródłowym, a ich poprzedni zastrzeżony kod sterownika jądra jest już teraz nieobsługiwany. Moim i wielu innych zdaniem chodzi tu o poprawę PR-u tak zwanego firmy, głównie w zastosowaniach serwerowych, obliczeniach AI itp., a to dlatego, że trend używania oprogramowania open source jest ciągle zbyszkujący, a chowanie się za murem zamkniętego oprogramowania to bardzo średni wizerunek firmy. Chodzi o przejrzystość kodu oczywiście i co się tam z nim znajduje. Jasne, że część zaawansowana sterownika, czyli obsługa technologii CUDA, RTX itd., itd. jest nadal za close wallem, można powiedzieć w ten sposób, ale to są różnego rodzaju patenty i tajemnice firmowe, których konkurencja znać nie powinna, tak więc no jest moim zdaniem jak najbardziej w porządku.
to można powiedzieć, go go Nvidia, go go! System plików X4 istnieje już ponad dekadę i choć rzadko pojawiają się jakieś ciekawe newsy na jego temat, tym razem stało się inaczej. Słuchajcie, udostępniono informację, iż w ciągle rozwijanym kernelu 6.11, który pojawi się prawdopodobnie we wrześniu tego roku, System plików X4 może otrzymać nawet 20% wzrostu wydajności w pewnych zastosowaniach i scenariuszach. Wszystko dzięki Zhang Yi z Huawei, którego poprawka i optymalizacja JBD2 to właśnie powoduje. Informację taką podał Ted Co, czyli wieloletni programista systemów plików, nie tylko dla Linuxa. Teraz z oprogramowania, mianowicie wydano Blendera w wersji 4.2 i do tego jest to wersja LTS, czyli z długim wsparciem aktualizacji do 2026 roku i ma ta wersja bardzo, bardzo dużo nowych funkcji. Słuchajcie, Blender, aby ktoś nie wiedział, jest to profesjonalny program do edycji, modelowania, tworzenia efektów FX 3D także na bardzo wysokim, można powiedzieć hollywoodzkim także poziomie. Możemy również w tym edytorze robić sobie edycję filmów. Jako nieliniowy edytor filmów może on także służyć, a ogólnie program jest dostępny dla Linuxa, Windowsa oraz macOS-a. Nowości to m.in. obsługa akcelerowanego przez GPU komponowania dla ostatecznych renderów. Mamy tutaj akcelerację GPU włączoną domyślnie dla procesorów graficznych AMD w systemie Linux i Windows oraz jest całkowicie przepisany procesor kompozytora renderowania w celu zwiększenia wydajności. Od teraz użytkownicy mogą skorzystać z tzw. implicit sharing. Jest to niejawne współużytkowanie, które powoduje szybsze cofanie zmian. Mamy tutaj obsługę renderowania przez CPU w celu wykorzystania odszumiania przyspieszanego przez GPU. Jest lepsza jakość odszumiania dzięki Open Image Denoise w wersji 2.3, a także mamy tutaj moduł Ray Portal BSDF do renderowania portali dla efektów wizualnych. Silnik renderujący EEV używa od teraz lepszego globalnego oświetlenia. Jest lepszy SSS, czyli Subsurface Scattering. Mamy tutaj rozmycie ruchu w obszarze widoku i wiele, wiele innych funkcji. Sightless przeszedł znaczącą modernizację, dzięki której renderowanie wygląda lepiej i jest szybsze. Ponadto Principlet BSDF obsługuje teraz fizyczne, dokładne efekty interferencji cienkich warstw w celu uzyskania odbicia lustrzanego i transmisji. Więcej info na stronie projektu Blender, gdzie gorąco zapraszam. Zostając w klimatach oprogramowania, news dla użytkowników korzystających z Pingwina do edycji plików audio. Audacity 3.6, czyli wieloplatformowy edytor audio typu open source, właśnie otrzymał wiele interesujących nowości. Z najważniejszych dodanych funkcji wymienić trzeba wprowadzenie Master Effects, czyli efektu, które można zastosować do całego projektu naraz. Ulepszono i rozbudowano efekty kompresora oraz limitera. W tej wersji dodano także obsługę najnowszego i najlepszego środowiska multimedialnego typu open source. Chodzi tu oczywiście o FFmpeg wersji 7. Dodano także obsługę wklejania plików audio do programu Audacity za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl-V. Mamy tutaj nową opcję eksportuj wybrane audio w menu dodatki eksportuj. Jest tu także obsługa przesunięć większych niż 2 GB. Oraz mamy nową opcję w menu widok umożliwiającą pokazywanie i ukrywanie wartości RMS w danych przebiegach. W programie naprawiono także różnego rodzaju błędy, w tym błąd, który mógł spowodować otwarcie projektu z nieprawidłową częstotliwością próbkowania. Błąd także powodujący wyświetlanie pomarańczowych linii podczas korzystania z motywu o wysokim kontraście. Poprawiono również błąd wpływający na słupek jakości przy eksporcie do formatu OGG w systemach Linux. Więcej info jak zawsze na stronie projektu Audacity, gdzie gorąco znowu zapraszam. Teraz info dla I use Arch, by the way. Deweloperzy Arch Linuxa wypuścili nową wersję bardzo lubianego menedżera pakietów w ich dystrybucji, a mianowicie chodzi o Pacmana. Teraz jest to wersja z 7.0. Dodano m.in. opcję w pliku konfiguracyjnym o nazwie Download User, a umożliwia ona zwiększenie bezpieczeństwa poprzez usunięcie uprawnień podczas pobierania
plików i zajęcie się typowymi lukami związanymi z uprawnieniami plików podczas pobierania. Wow, oznacza to, że pliki są teraz tymczasowo przechowywane w katalogu należącym do Download User, co zapewnia, że proces pobierania pozostaje ograniczony i nie zapisuje danych poza wyznaczonym obszarem w systemach Linuxowych. Dla użytkowników, którzy pracują w środowiskach piaskownicy, czyli sandboxingu, dodano możliwość użycia flagi Disable Sandbox oraz taką samą flagę można wpisać sobie do pliku konfiguracyjnego i umożliwia ona wyłączenie ograniczeń pobierania i zapisu, jeżeli chodzi o te środowiska sandboxowe, tak? Reszta zmian, Relates Notes na stronie Archa. Trochę sprzętowego powiewu by się teraz przydało. Znany niemiecki producent m.in. laptopów z preinstalowanymi 100% kompatybilnych z Linuxem, czyli Tuxedo, przedstawił niedawno bardzo ciekawą konstrukcję. Tuxedo Infinity Book Pro 14 generacja 9 to lekki i cienki laptop o wadze 1,4 kg. Oferuje możliwość korzystania z procesorów Intel Core Ultra 7 155H lub AMD Ryzen 7 8845HS. Mamy tutaj, słuchajcie, 14-calową matrycę IPS odświeżanej 120 razy na sekundę, 100% pokrycia sRGB i do tego jest rozdzielczość 3K. Nadaje się to, myślę, do bardzo wygodnej, przenośnej pracy i do mniej wymagających gier przy okazji. Co do matrycy, jest ona matowa w formacie 16x10, a kąt widzenia wynosi 89 stopni. Rozdzielczość tej matrycy to 2880 pikseli na 1800. Nowy model, którym zastosowano mieszankę plastiku i magnezu, ma obudowę wykonaną w całości z aluminium, co poprawia wrażenia estetyczne i dotykowe. Układ chłodzenia dzięki zastosowaniu tzw. rurek cieplnych oraz 7-milimetrowych wentylatorów jest w stanie odebrać ciepło z grzejących się komponentów CPU i GPU przy zachowaniu ciszy i dobrych temperatur. Chyba miało być 70-milimetrowe wentylatory, bo 7-milimetrowe to trochę za mało, nie? Jeżeli chodzi o karty graficzne, to odpowiednio dla wersji z Intelem oraz AMD są to chipy Intel Arc oraz Radeon 780M. Do laptopa można podłączyć do 3 zewnętrznych monitorów poprzez włącza Thunderbolt 4 lub USB 4, a ładowanie jest możliwe dzięki złączom USB-C. Sprzęt może być wyposażony do 96 GB RAM-u. Można tam wrzucić dwa dyski w formacie M.2.2.2.8.0, NVMe oczywiście. Mamy do dyspozycji port LAN 1 Gigabit, kartę sieciową Wi-Fi 6E AX211 oraz moduł Bluetooth 5.3. Czas pracy podawany przez producenta to do 16 godzin w bezczynności, 10 godzin odtwarzania filmu lokalnie oraz do 7 godzin non-stop surfowania po sieci. Bateria to 80 Wh jednostka litowo-polimerowa, a zasilacz dostarcza moc około 100 W. Napięcie to jest 20 V 5 A. Cena sprzętu zaczyna się od 1229 euro i oczywiście jest zależna od wybranej konfiguracji sprzętu. Kolejne info dla uwielbiających upychać dane do jak najmniejszych rozmiarów. 22 lipca wydano nową wersję algorytmu kompresji bezstratnej LZ4 w wersji 1.10. Najnowsza aktualizacja wprowadza znaczące udoskonalenia, zwłaszcza obsługę wielowątkowości, która wykorzystuje nowoczesne procesory wielorodzeniowe do przyspieszenia zadań kompresji i dekompresji w środowiskach o wysokiej przepustowości. Dla tych, którzy mogą albo może nie wiedzą na przykład, LZ4 jest szczególnie preferowany, gdyż szybkość jest ważniejsza od współczynnika kompresji, na przykład w aplikacjach strumieniowych lub czasu rzeczywistego. Przyrost prędkości jest prawie 8-krotni, a wyniki mówią same za siebie. Słuchajcie teraz. W systemie Windows 11 z procesorem AMD 7840HS czas kompresji skrócił się z 13,5 sekundy do zaledwie 1,8 sekundy, co stanowi ponad 7,5 razy wzrost szybkości. Użytkownicy systemu macOS z układem M1 Pro zobaczą skrócenie czasu z ponad 16 sekund do 2,5,
Natomiast jeżeli chodzi o Linuxa i powiedzmy, gdy korzystacie na przykład z Linuxa i procesora i7-9700K, czas kompresji został skrócony z 16,2 sekundy do 3 sekund. Więc naprawdę jest potęga. Te ulepszenia nie ograniczają się tylko do kompresji. Dekompresja również korzysta z wielowątkowości, choć w mniejszym stopniu, ponieważ nowoczesne dyski twarde, znaczy dyski NVMe, nadal mogą być obsługiwane wyłącznie pojedynczym wątkiem. Kurde, nie wiedziałem o tym. Kolejną znaczącą aktualizacją w LZ4.1.10 jest oficjalne wsparcie kompresji do kompresji słownikowej, które przeszło ze statusu eksperymentalnego do w pełni obsługiwanego. Dzięki temu programiści mogą używać kompresji LZ4 w sposób bardziej niezawodny w aplikacjach, które korzystają z technik słownikowych, na przykład przy niewielkich transferach danych, gdzie inicjalizacja może stanowić wąskie gardło. No to minimaliści, do dzieła! Teraz trochę geekowsko się zrobi. Hyperland, czyli jeden z najbardziej obiecujących i szybko rozwijających się tanich menedżerów, stał się dzięki wydarzonej pracy wielu koderów niezależnym kompozytorem Wayland. Dla tych, którzy nie wiedzą, Hyperland to kompozytor Waylanda, początkowo zbudowany przy użyciu WLRoots. Jest to podstawowa biblioteka zaprojektowana w celu ułatwienia tworzenia kompozytorów Waylanda poprzez zapewnienie wszechstronnego zestawu narzędzi implementujących zaplecze, takich jak obsługa urządzeń wejściowych lub zarządzanie wyjściami graficznymi. Według głównego dewelopera Hyperland przejście miało dwie fazy. Pierwsza obejmowała przypisanie wszystkich implementacji protokołu, a druga i ostatnia faza skupiała się na przypisaniu implementacji zaplecza, obejmując operacje niskiego poziomu, takie jak KMS, DRM i obsługa libinput. Wraz z tą zmianą Hyperland przeniósł wszystkie swoje implementacje protokołu do modelu wewnętrznego, wykorzystując język C++ w celu zredukowania problemu z pamięcią i błędów wcześniej napotykanych w przypadku WLRoots. Dodatkowo wprowadzono nową bibliotekę o nazwie Aquamarine, która służy jako warstwa abstrakcji na małą skalę dla funkcji zaplecza, ułatwiając płynne działanie aplikacji zarówno na kompozytorach Wayland, jak i sesjach DRM. Cała informacja i zmiany na stronie projektu. Dla miłośników wirtualizacji to będzie bardzo ciekawy news. Pojawia się wersja beta VirtualBox 7.1 od firmy Oracle. Aktualizacja wprowadza unowocześniony interfejs graficzny, a wraz z nim dwa tryby, w tym jeden dla zaawansowanych użytkowników. Jest tutaj integracja Oracle Cloud Infrastructure OCI. Przynosi to wszystko znaczące ulepszenia, także mamy tutaj nowy panel wydajności, który pozwala teraz użytkownikom monitorować wykorzystywanie zasobów ich maszyn wirtualnych, jakby było to robione lokalnie, zapewniając lepsze widoki i nowe możliwości zarządzania tymi zdalnymi instancjami. Wzmocniono również bezpieczeństwo w środowiskach pulpitu wirtualnego. Dla użytkowników Virtual Remote Desktop Extension system automatycznie włącza teraz TLS z certyfikatami podpisanymi przez siebie, jeśli nie skonfigurowano niestandardowych certyfikatów, i to wszystko zapewnia szyfrowane połączenie i oczywiście zwiększa to wszystko bezpieczeństwo. Użytkownicy Linuxa z zadowoleniem powitają dodane wsparcie dla Wayland w udostępnieniu schowka, co rozwiązuje długotrwały problem. Inne znaczące ulepszenia obejmują ulepszenie wydajności nagrywania ekranu, nowe certyfikaty Microsoft DB KEX WiFi dla nowo tworzonych maszyn wirtualnych oraz migrację do najnowszej wersji Qt dla GUI, co przyczynia się do płynniejszego i bezpieczniejszego korzystania z niego. Więcej info jak zawsze w Relates Notes na stronie producenta programu. Pojawia się nowa wersja programu Zulip o numerze 9.0. Zulip to otwarto-źródłowa alternatywa dla Microsoft Teams, zawierająca m.in. grupowe czaty, podział czatów na wątki i wiele, wiele innych. Najnowsze wydanie to porzucenie wsparcia i obsługi Ubuntu 20.04 LTS na rzecz obsługi najnowszego Ubuntu 24.04 ze względu na bezpieczeństwo i aktualizację.
Nowy Zulip to usprawnienie powiadomień użytkowników o nowych funkcjach w programie. Poprawiono nazewnictwo w samej aplikacji, strumienie zostały przemianowane na kanały. Interfejs użytkownika ma teraz większe czcionki i zwiększono również odstęp między wierszami. A funkcja wyszukiwania otrzymała nowy filtr tzw. pigułek. Dodano także funkcję cytowania i odpowiadania na dane wiadomości. Aby przyspieszyć czas ładowania, nowo przesłane obrazy są teraz miniaturyzowane, a animowane obrazy są domyślnie animowane tylko po najechaniu kursorem. Może to pomóc w zmniejszeniu rozproszenia uwagi i wykorzystania danych przy okazji, szczególnie w dyskusjach z dużą ilością mediów. Info na stronie producenta. Teraz coś z dystrybucyjnego podwórka. Czekacie na najnowszy POP-OS oparte o Ubuntu 24.04 ze względu na nowy pulpit Cosmic? To dobrze, bo do kompletu Fedora w wersji 42, czyli ta, która pojawi się w 2025 roku, będzie prawdopodobnie dostarczana ze spinem z tym desktopem. Podczas nieformalnej dyskusji na konferencji na platformie X, chodzi o dawnego Twittera, po pytaniu użytkownika Karl Rickel, dyrektor generalny i założyciel System76, zasugerował, że Fedora 42, której wydanie zaplanowano na koniec kwietnia przyszłego roku, może oficjalnie zawierać wersję Cosmic Spin. W przypadku wiodących dystrybucji Rolling Relays, takich jak Arch, OpenSUSE, Tumbleweed, Void i innych, spodziewać się można, że nowe środowisko graficzne Cosmic będzie dostępne w repozytoriach wkrótce po pierwszym stabilnym wydaniu, czyli w okolicach września tego roku, a pierwsza alfa ma się pojawić około 8 sierpnia. Dla wielu userów Linuxa nazwa Funtu nic praktycznie nie mówi. Jest, a raczej była to dystrybucja rozwijana przez twórcę Gentoo, czyli pana Daniela Robbinsa oraz naprawdę dużą społeczność. Była, ponieważ 26 lipca tego roku ukazał się wpis informujący o zakończeniu prac nad tym systemem. No i teraz postaram się cały ten post zacytować w całości. Uwaga, tłumaczenie maszynowe. Wszystkie dobre rzeczy muszą się kiedyś skończyć. Postanowiłem zakończyć projekt Funtu Linux. Funtu zaczęło się jako filozofia tworzenia zabawnej społeczności współpracowników budujących razem coś wspaniałego. Dla mnie to już nie jest to, więc muszę zająć się innymi rzeczami. Nie ma następcy BDFE dla Funtu, ani nie jestem zainteresowany próbami znalezienia takiego. Nie mam również ochoty przekazania projektu komuś innemu. Możesz się spodziewać, że projekt zakończy się po prostu w sierpniu. Jeśli masz kontener Funtu, będzie on nadal dostępny do końca sierpnia. Więc masz czas na znalezienie innego rozwiązania hostingowego, jeżeli go potrzebujesz. No jak widać, projekt stracił swój pierwotny cel i nie motywuje już Daniela do dalszej pracy nad nim. Co więcej, Daniel nie planuje już przekazać nikomu roli lidera, tak? BDFL, chodzi tu o Benevolent Dictator for Life, nikomu innemu. Tak jak to zostało powiedziane, nie? No niestety, koniec. Używacie LMD, czyli Minta opartego na stabilnej wersji Debiana? No to świetne info już do Was leci. Cynamon 6.2 właśnie został wprowadzony do tej wersji Minta. Wraz z nową aktualizacją pojawia się nowy edytor układu do organizowania działań Nemo. Mamy tutaj udoskonalone elementy interfejsu użytkownika, ulepszone zarządzanie powiadomieniami drukarki, eksperymentalną obsługę Waylanda, skróty klawiszowe dla Spices, rozszerzone wsparcie dla aplikacji w chmurze i wiele więcej. Dodatkowo odnowiono menedżer oprogramowania, który ładuje się teraz natychmiastowo i pracuje dużo szybciej niż poprzednio, a udało się to zrobić dzięki wprowadzeniu obsługi wielowątkowości do kodu programu. Update Manager został uaktualniony do najnowszej wersji 6.1.5 wraz z aktualizacjami innych komponentów systemu i interfejsu użytkownika. Słuchajcie, w tej chwili pierwsze wrażenie jest takie po uruchomieniu LMD6, że naprawdę ciężko będzie go odróżnić od wersji ubuntowej Minta, tak? Dopiero jak się człowiek wgłębi, to może poczuć różnicę. No mintowcy, miłego używania Debiana w wersji Mint.
Kończąc powoli newsy, wrzucam info dla wielbicieli systemów z rodziny BSD. OpenBSD niedawno uzyskał wsparcie dla akceleracji GPU w formacie VAAPI. VAAPI jest bardzo popularne w systemach opartych na jądrze Linuxa i jest pełni otwarto źródłowym pakietem akceleracyjnym dla kart AMD Intel oraz Nvidia przy zastosowaniu sterowników NUVO, jeżeli chodzi o Nvidia. Nawet Microsoft używa mapowania odwołań VAAPI do DX12 przy odtwarzaniu wideo w WSL, czyli Windows Subsystem for Linux. Jest to dopiero początkowe stadium rozwoju, ale zawsze pomoże to wielu userom BSD w korzystaniu z możliwości posiadanego sprzętu. Teraz coś o pieniądzach, które w świecie open source są jak najbardziej pożądane i to w każdej ilości. Sovereign Tech Fund, czyli niemiecki fundusz, który wspomógł w zeszłym roku fundację GNOME 1 000 000 euro, przygotowuje w tej chwili pilotażowy program dla stypendiów STF, aby zapewnić finansowanie opiekunom i konserwatorom open source. Na stronach funduszu można przeczytać m.in. infrastruktura open source jest kręgosłupem naszego cyfrowego świata, a praca ludzi, którzy ją utrzymują, jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i dostępności tego globalnego zasobu. Kierują rozwojem projektu, przeglądają zmiany, zarządzają interakcjami społeczności i zajmują się oni również problemami bezpieczeństwa, a to wszystko za małe pieniądze. Jednak większość tej pracy odbywa się za kulisami, nieodpłatnie i w wolnym czasie tych konserwatorów. Na dłuższą metę nie jest to zrównoważone, a w niektórych przypadkach prowadzi do stresu i wypalenia. Badanie TD-Lift Maintainer Study wykazało, że 59% konserwatorów zrezygnowało lub rozważało odejście, co stwarza ryzyko dla infrastruktury cyfrowej, na której wszyscy polegamy, tak? W ciągu ostatnich lat STF, czyli ten fund, tak, pomyślnie zakontraktował ponad 40 projektów FOS, zwiększając ich techniczną zrównoważność poprzez ukierunkowane kamienie milowe, przepraszam. Jednak działania konserwatorów, którzy często pracują nad wieloma projektami FOS, są trudne do oszacowania w przypadku wniosków o dofinansowanie, ponieważ wymagania i wyzwania są różne i mogą się szybko zmieniać. To właśnie tutaj wkracza system stypendium dla konserwatorów. Dzięki temu nowemu programowi stypendialnemu bezpośrednio inwestujemy w ludzi tworzących kod, płacąc opiekunom kluczowych komponentów open source za ich pracę. Dobrze, że istnieją tego rodzaju organizacje, niosą one pomoc tam, gdzie jest ona po prostu bardzo potrzebna. Teraz słuchajcie, taka mała rozkminka, ponieważ miałem jakiś czas temu dyskusję z pewnym widzem, tak, w komentarzu nie pamiętam już jaki to był widz i gdzie. Chodziło tutaj o reklamę open source, o to, że się nie opłaca, że żadna firma nie da na to pieniędzy, bo nic z tego nie będzie. Widocznie człowiek ten nie pomyślał w sposób taki, jak myśli ten fundusz, olbrzymi fundusz. Bo oni naprawdę olbrzymie pieniądze rozdają, de facto można powiedzieć, płacą opiekunom open source, tak jak widać to tutaj. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, że to się zwróci momentalnie i tak dalej, i tak dalej. To jest mega inwestycja w dobro cyfrowe, to jest rozwój nas wszystkich autentycznie. I naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę, jeżeli możecie, to po prostu pomagajcie takim różnym projektom open source i tak dalej, i tak dalej. Bo tak jak mówią, wiele projektów się zakończyło z powodu właśnie takiego, że ludzie się wypalili, bo nie mieli autentycznie za co żyć, albo już nie mieli siły robić i tego naraz, chodzić do roboty i rozmieniać powiedzmy te sprawy, tak? Dlatego naprawdę popatrzcie z dwóch stron, tak? Nie tylko w taki sposób, że nie wiem, trzeba zrobić reklamę open source'owi, trzeba zrobić reklamę, nie wiem, na billboardach, tak jak mówiłem, Linuxowi. To się nie zwróci. Zwróci się jako dobre cyfrowe, tylko trzeba jeszcze w to wierzyć i po prostu mieć, że bym powiedział ja, ale nie mogę, więc powiem, że trzeba mieć kernele i to naprawdę duże kernele i otwarty umysł, po prostu. Sorry za taki wywód dodatkowy, ale tak mi się akurat skojarzyło. Ostatni news i nadal zostaje w klimatach pieniężno-finansowych. Canonical opublikował właśnie dane finansowe za 2023 rok. I zacytuję tutaj prawie w całości artykuł z portalu Linux Jak, bo ja osobiście jestem bardzo słaby w klocki finansowe i różnego rodzaju analizy.
No, może być tu grubo. Tłumaczenie maszynowe, więc również może być bardzo różnie. Firma, której siedziba mieści się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, odnotowała wzrost przychodów o 46 milionów dolarów do łącznie 251 milionów dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim. To stanowi niewielki wzrost w porównaniu z 44 milionami dolarów w roku 2022. Jednakże raport odnotował spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, które spadły do 47 milionów dolarów z 62 w roku poprzednim. Spadek ten był w dużej mierze spowodowany zwiększonym kapitałem obrotowym niezbędnym do wsparcia rozszerzonej skali działalności. Kluczowe wskaźniki efektywności KPI spółki za ten rok uwypukliły również pewne zmiany w zarządzaniu finansami. Wydatki na sprzedaż i marketing wzrosły o 21% całkowitych przychodów, podczas gdy wydatki na badania i rozwój pozostały na poziomie 26%. Aby wesprzeć ten rozwój, Canonical zwiększyło średnie zatrudnienie z 858 ludzi do 1034 pracowników, koncentrując się głównie na rozbudowie działu sprzedaży i marketingu oraz badań i rozwoju. Jeśli chodzi o źródła przychodów, prawie 80%, to jest 197 milionów dolarów, pochodziło z usług subskrypcyjnych, takich jak Ubuntu Pro, które prawdopodobnie będą głównym źródłem przychodów dla firm dostarczających rozwiązania typu open source. Według danych większość rynku Ubuntu znajduje się w USA, generując około 80%, to jest 196 milionów dolarów całkowitych przychodów firmy. Europa z kolei przyczyniła się tylko do około 8%, to jest około 20 milionów dolarów. Nie można zaprzeczyć, że cel ten jest osiągany z roku na rok, przy coraz większym skupieniu się na segmencie biznesowym kosztem podejścia społecznościowego. Wiem, że poniższe słowa mogą trochę niektórych zdenerwować, ale trudno mi już skojarzyć słowo społeczność z Ubuntu. To są słowa akurat autora artykułu. Canonical podjął wiele kontrowersyjnych decyzji, które wpłynęły na użytkowników Ubuntu, co mogłoby zilustrować mój punkt odniesienia, ale to nie jest właściwe miejsce, aby wchodzić w szczegóły, powiedział autor. Tak więc to, co przeciętny domowy użytkownik Linuxa lubi lub nie, nie ma większego znaczenia dla decydentów Canonical, gdzie od lat nacisk kładzie się nie na romantycznie brzmiące dawniej hasło Ubuntu, Linux dla ludzi, lecz raczej na Linux dla potrzeb biznesowych, powiedział autor. Powiem od siebie, to widać, słychać i czuć. Może w końcu malkontenci narzekający na setki dystrybucji zrozumieją, że my w Linuxie mamy tutaj wybór. Canonical robi swoje, a my możemy wybrać sobie inną dystrybucję, która nie stawia sprawy w ten sposób i nie idzie tylko w pieniądze, w korporacje itd., itd. Natomiast wy, używając innych systemów, możecie sobie najwyżej o tym pomarzyć, ponieważ korporacja rządzi za was. To wszystko. Optymistycznie, nie? Jak cholera, ale co tam. Słuchajcie, newsy zakończone. Zabieram się tej chwili za kolejne materiały do stworzenia dla was na tym kanale. Życzę wam pogodnego weekendu, bo pewnie się to wszystko, ten film się pojawi w niedzielę, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję przynajmniej, że to zmontuję. Jest zimno, leje i w ogóle, nie? Ale pamiętajcie jedno, po burzy zawsze wychodzi słońce, zawsze i jest przeważnie piękna, piękna tęcza. Dzięki za wysłuchanie, oglądnięcie ewentualnie tych wszystkich newsów. Trzymajcie się tam gorąco, ciepło, bądźcie głową do góry. Jak nie lubicie Ubuntu, używajcie czego tam chcecie innego i tyle. A jak wam Ubuntu pasuje, korzystajcie sobie bez najmniejszego problemu, nie? Wybór zawsze należy do końcowego użytkownika, po prostu. Dzięki za obejrzenie, dziękuję za wsparcie tego kanału w jakikolwiek możliwy sposób to robicie. Dzięki za łapki, komentarze, maile i całą resztę. Zapraszam na nasz Discord, link jest pod filmem, tam jest ponad chyba 1600 osób już. Średnio tam jest 200 albo 300 osób aktywnych cały czas na Discordzie, więc naprawdę jest fajna atmosferka. No i co? No i słuchajcie, widzimy się, albo ja was, wy mnie widzicie w następnym filmie, powiem to tak, niedługo na kanale Świat Linuxa. Trzymajcie się gorąco, cieplutko, pa, pa, pozdrawiam, Bartek, cześć.